Panie, ja mnie mogę prosić o ten, chyba że przyłożymy po prostu. I ci mieszkańcy oraz ci, co stali w kółeczku... Może. Dokończę zdanie. Zaproponowali pani prezydent, znaczy moją propozycję przedstawili. Pani, nie pani prezydent, tylko pani dyrektor. Pani dyrektor powiedziała, że przedstawi pani prezydent, a ci mieszkańcy mieli niejako pilotować tą sprawę i zwrócić się. Nie wiem, jaki jest dalszy ciąg. Podobnie ja wtedy zaproponowałem w sprawie osuwisk, ponieważ ja wierzę w to, co pani, która mówiła o osuwiskach, że ma ekspertyzę, która te tereny uważa, że nie są osuwiskowe, w dodatku wydane przez tych samych ekspertów, więc zaproponowałem, że Rada Dzielnicy pomoże w zorganizowaniu spotkania, tym razem w sprawie osuwisk, z ludźmi odpowiedzialnymi, czyli z wydziałami odpowiednimi z miasta, jak również z ekspertami, z inżynierami, którzy się na tym znają, żeby sprawdzili, czy można zweryfikować, bo skoro jest jeden taki błąd, to może być tych błędów więcej. A dlaczego mamy blokować ludziom budowanie się, nawet jeżeli w papierach jest to, że na osuwisko? I to był mój drugi pomysł. I ci mieszkańcy, którzy tam byli, no powiedzieli, że wystąpią do Rady Dzielnicy z prośbą o zorganizowanie takiego spotkania. Do dziś dnia takie nie wystąpili, więc ja, jeżeli państwo jesteście zainteresowani również w tej sprawie osuwisk, to mówię, że można się zwrócić, jak również dogadać się z tymi osobami, które miały pilotować sprawę porozumienia dżentelmeńskiego z panią prezydent. Jeżeli państwo jesteście zainteresowani, to można z nimi zapytać, jak to jest i czy cokolwiek robią w tej sprawie. Bo myśmy, mieszkańcy, i to nie ja, tylko tych osób było 30, przychodziło na uchwałę z transparentami przez rok na sesję Rady Miasta. I te osoby pilnowały i ja pilnowałem. Dlatego myślę, że wbrew mojej woli początkowej poproszono, żebym zakandydował na radnego i zostałem. Cały czas oni, my pilnowaliśmy i za tym chodziliśmy i doszliśmy do wniosku, że to jest kompromis, który warto zawrzeć i warto zaufać. Bo wiedzieliśmy, że jeżeli się postawimy okoniem, to oni nas zmiażdżą. Miasto nas zmiażdży. Natomiast jeżeli my wykażemy wolę, to jest szansa, że nie zostaniemy zmiażdżeni. I tutaj apeluję do państwa, żeby dobrze przemyśleć, bo ja nie mówię, że państwa zmiażdży miasto, bo ja nie wiem, co miasto zrobi, ale szanse pojedynczych osób, które mają słuszne, ja nie wiem, czy słuszne, musiałbym każdy przypadek zbadać, ale którzy wiedzą, że mają słuszne, w walce z miastem są minimalne. I dlatego moja rada, którą wtedy powiedziałem, jest taka, żeby nie blokować, a spróbować dogadać się, bo urzędnicy zapamiętają. Zapamiętają również sytuację, że poszliśmy na noże i będą blokować na zasadzie nie, bo nie. Być może ja niesłusznie ich oskarżam, ale również zapamiętają sytuację urzędnicy, że była wola porozumienia i w pewnym momencie pomogą państwu. Dopóki pani Koterba jest wiceprezydentem, a na pewno będzie przez całą kadencję, mimo tego, że została dogadana, PO się dogadało z Majchrowskim, nie jest przeznaczona tutaj do wymiany, będzie na pewno. I to jest szansa dla państwa. To jest moje zdanie. Czyli od pana możemy dostać namiary na osoby, które mają pilotować to? Oczywiście. Państwo radni chyba... No pan Bania pilotuje i pan ten... Pan... A nie, pan, ale, pan, ale pan jest radnym na przykład, ale pomaga pan, ludziom. Tak, ale myślę... Pan na przykład nie. Ale ja tak samo, dlaczego się nie udzielam? Nie, więc oczywiście ja nie mogę dać prywatnych numerów telefonu. Ja muszę najpierw zadzwonić, jeżeli panie mi zostawią telefony. Ja zadzwonię, czy się zgadzają te osoby i wtedy panią przekażę. Proszę mi zostawić numer telefonu. Dobrze? Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze, bo kończymy tę dyskusję, czy wiesz, pan radny Kotecki, tak? Tak, ja jeszcze chciałem się odnieść, bo już jest tyle powiedziane wszystkiego. Chciałem tylko się odnieść do tego, że nikt do tej pory się nie odezwał do nas. Tak, w ogóle, żeby zainteresować się czy cokolwiek. I na marginesie jeszcze jedną sprawę chciałbym poruszyć, bo pani tutaj mówiła o WZ-kach, na które się bardzo długo czeka. Sam to doskonale wiem. Natomiast z chwilą wprowadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ten czas skraca się do 30 dni.
Ale jeżeli nie jest zgodna z WZ-ka, nie, nie, jak jest plan, to nie ma WZ-ki. WZ, oczywiście, że tak, ale wtedy... Nie, proszę pana, nie ma, jak jest plan, to nie ma WZ-ki. Zgadza się. Nie, nie. Tu chodzi o 30 dni na uzyskanie, jak rozumiem. Pozwolenie na budowę, a na WZ-kę trzeba czekać w tej chwili do, nawet 9 miesięcy. Tak, to chodzi o to, że my mamy tereny zielone mi zrobione, więc to nam nic nie daje. Zapraszam na miejsce Koszutki, zobaczy pan, jak to wszystko tam wygląda, jaka ładna jest droga, jakie są tereny, jakie są sięgacze zrobione do działek. Wtedy pan stwierdzi, że są działki faktycznie pod terenie. Proszę podziękować, akurat też tam działa. Pan Tarzyński wie, pan Bania, tu jesteśmy z kolegą, też reprezentujemy w sumie ich. Ale złożył pan wniosek? Ja, tak, ja mam wniosek o WZK złożony. Więc musimy czekać na... Można dwie drogi. Przepraszam, mogę za to mówić? Musimy czekać, musicie państwo czekać na włożenie planu. A ja wiem wcześniej, bo pan ma takie prawo, udał się do biura planowania przez... A nie, panu... To panie, przepraszam, przepraszam. Ja mam, proszę państwa, dyskusję musimy zakończyć, bo czas to muszę pana. Ja proponuję następującą. Jeśli pan przewodniczący Jończyk by to zaakceptował, ja proponuję, że skoro ma pan numer telefonu już do państwa, to żeby może sensownie byłoby zaprosić państwa na posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego, i tam ewentualnie kontynuować szczegóły dotyczące poszczególnych działek, poszczególnych spraw, bo i tak dziś na sesji no, nie umówimy tego do, na tym wyczerpująco, żadnej uchwały nie podejmiemy. Żeby cokolwiek z naszej strony miało ruszyć, to najpierw trzeba się wrócić do Komisji Planowania Przestrzennego, komisja się zaakceptuje, to potem się sprawdzi na sesję rady. Ja proponuję dyskusję zamknąć, każdy kto chciał, mógł się wypowiedzieć. Tyle z mojej strony. Dziękuję państwu za wypowiedzi, bo to jest tematu państwo innych nie ma, tak? Dobra. Bardzo dziękuję państwu i przechodzimy do punktu czwartego. Czwartego, bo zmieniamy numerację. Który dla państwa kartka jest jako numer trzeci. To jest przyjęcie protokołu 25 sesji na 20 Sążownicy. Zapytuję państwa, czy ktoś z państwa radnych zgłasza jakieś uwagi do protokołu 25 sesji Rady 10 Sążownicy? Nie. Zatem, skoro żadnych uwag nikt państwa nie zgłosił, stwierdzam, że protokół poprzedniej sesji został przyjęty. Przechodzimy do punktu czwartego, to jest projekt uchwał Rady, piątego oczywiście projekt uchwał Rady, druk numer 1. Projekt autorstwa zarządu. Na referenta wskazano nie, zatem pozwolę sobie to państwu odczytać. Uchwała nr 1 przez 273/2012 Rady Dziedziny 30. Sążownicy z dnia 22 października 2000 roku. Uchwała kolejna.